Zaczyna się weekend, a czy jest coś piękniejszego niż 2 dni spokoju we własnym przydomowym ogrodzie? A co zrobić, aby nasz ogród przypominał ogrody państwa Carringtonów z kultowej dynastii? No, a przynajmniej spełniał nasze oczekiwania, cieszył nasze oczy, pozwalał wypocząć i przyjemnie spędzić czas z naszymi bliskimi? To zupełnie proste. Z pomocą przychodzi pani Urszula Lebuda. Pani Urszula pomoże nam stworzyć nasz ogród od podstaw, dobierając odpowiednią obsadę do kolejnych pięter naszego małego prywatnego parku. Co więcej, spróbujemy odstąpić od dość utartej już koncepcji obsady ogrodów iglakami. Pani Urszula ogrodnictwem zajmuje się od 23 lat, choć jak sama przyznaje, ogrodnictwa uczyła się sama. Długoletnia praktyka pozwala jej na niczym nieskrępowane poruszanie się w obszarze przydomowej flory. Pasja ogrodnicza daje to, że człowiek jest bardziej zainteresowany niż ten, kto się kształci w tym kierunku i tak dalej. A zresztą 23 lata na rynku to jest też dokształcanie się samodzielne, bywanie na różnych wystawach ogrodniczych. Jeździmy często na wystawy te największe, czyli Warszawa Expo i Gardenia w Poznaniu na wiosnę. I tam też mamy kontakt z innymi ogrodnikami, zresztą z naszymi znajomymi już po tylu latach i wymieniamy się też doświadczeniami. Podstawą każdego projektu są solidne fundamenty. Tak też jest w ogrodzie. To najniższe jego partie są bezsprzeczną podstawą jego urody. Jakie rośliny powinniśmy wybrać do obsady części zacienionych i tych stale nasłonecznionych? 3 takie żurawki, kolorowe liście, które się świetnie nadają do cienia, czy ewentualnie tam z tamtej strony funkie, czyli bardzo ozdobne, piękne liście. To wszystko się nadaje do cienia. Po tej stronie mamy świecznice, przepiękne byliny, wysokie, które mogą rosnąć w najbardziej ciemnym miejscu w ogrodzie i rzeczywiście ozdobią i jeszcze pachną. Dalej mamy hortensje, które również nadają się do cienia. Jeszcze dalej hortensje pnące. Tutaj mamy najniższe piętro jakby ogrodu. Ewentualnie może być to najwyższe, jeżeli ktoś ma skalniak i robi sobie małe Alpy czy Tatry. I wtedy można tutaj też coś z tych roślin wybrać. Więc to są rośliny tutaj przede wszystkim zadarniające, czy jakieś wyższe, to już wówczas później kwitną, na przykład w typie naparstnic. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się tak zwane ogrody pośrednio-uprawne. To znaczy takie, które naszą sumienność wynagrodzą nam obfitymi zbiorami winogron. Czy borówek. Nasza firma zajmuje się też i specjalizuje w produkcji borówki amerykańskiej, której mamy wiele odmian. Moda na borówki trwa już od paru lat, ale pierwsze borówki, które trafiły na polski rynek z Niemiec, nie było przy nich informacji, jakie wymagania ta roślina ma. A ona ma wymagania i co do kwasowości gleby i to, że ona sama bardzo słabo owocuje. Żeby mieć owoce, powinny być co najmniej 2 borówki, bo jest zapylanie krzyżowe. Oprócz borówki amerykańskiej polecam do ogrodów również jagodę kamczacką. Ona nie ma specjalnych wymagań glebowych, powinna być lekko kwaśna ziemia. Owoc nie jest tak jak borówce amerykańskiej okrągły czy nawet spłaszczony, tylko jest owalny. Ponieważ ona ma składniki, które są stosowane w terapii rakotwórczej, ma taką odpowiednią goryczkę i nie każdemu to smakuje, ale są osoby, które rzeczywiście uwielbiają kamczacką, bo jest smaczna, ale posmak ma lekko goryczkowaty i to jest właśnie ten składnik zdrowotny w jagodzie. I dla tych, którzy lubią sobie robić wino, to mamy odmianę winorośli Marszałek Foch, jest tutaj Leon Milot, to są już typowe na wino, winogrona, jakkolwiek zjeść też się da, a oprócz tego mamy pozostałe winogrona deserowe, jest ich sporo. I sadząc winogrona trzeba pamiętać, że miejsce musi być zaciszne, bardzo słoneczne, ponieważ tylko w słońcu wytwarza się cukier w tkankach. Jeżeli będą owoce zacienione, no to niestety będą kwaśne, niezależnie czy to jest jakaś odmiana wyjątkowo dobra, czy też odmiana byle jaka, wszystko będzie kwaśne. A czym podeprzeć nieboskłon naszego ogrodu? Na jakie drzewa możemy się zdecydować i jak uzależniać ich dobór od rozmiaru? Do ogrodu, ale to już raczej takich większych troszkę, polecam formy już drzew. Jakieś klony, które tutaj posiadamy właśnie. Klonów jest dużo odmian, ale my mamy klony takie rzeczywiście bardzo ozdobne. Są to klony Brillantissimum, które wiosną mają liście różowo-pomarańczowe. Teraz już zzieleniały, bo jest bardzo ciepło. Są klony kuliste, są klony
kuliste żółte, klony kuliste czerwone, taki klon na przykład jak Crimson Sentry czy Crimson King, to są purpurowe, karmazynowe, jak nazwa mówi. A oprócz klonów jeszcze można sadzić katalpy. Katalpy są niewysoko szczepione z innych drzew, to śliwy wiśniowe, pisardi, które są w Jaworznie, można je wypaczyć w alejkach różnych i wiele, wiele innych. Przy niewielkim nakładzie pracy, dobrze wdrożonym projekcie i odrobinie sumienności naszego ogrodu będzie zazdrościł nam każdy. Warto pamiętać też, że dobry ogród to taki, który śpi wyłącznie zimą. Dziękujemy pani Urszuli za pomoc, a państwu życzymy ogrodowych powodów do dumy.